Cześć, z tej strony Modrak i witam was na moim kanale oraz w kolejnym odcinku o smokach, ale nie będzie to odcinek bestiariusza, tylko taka luźna lista 10 smoków, których możecie nie znać, część z was może zna, czy może niektórzy z was znają te wszystkie, ale to by wymagało tego, żebyście albo się po prostu bardzo interesowali smokami, albo czytali książki, w których one się pojawią, grali w gry, w których się pojawiły te smoki, no i raczej nie ma tutaj żadnego smoka z filmu, więc książki i gry, to wszystko. Swoją drogą ta lampa tak mi daje po oczach, że nawet nie wiem, czy patrzę się idealnie w obiektyw, więc jeżeli nie, no to sorry, po prostu. Zanim zaczniemy, to chciałbym jeszcze poprosić was o to, żebyście zasubskrybowali ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz pisali w komentarzach swoje opinie na temat całego materiału, całego kanału w ogóle, albo nawet jeżeli macie jakieś pomysły na jakiś bestiariusz, czy na jakąś listę top 5, top 10, no to śmiało, na pewno bardzo, bardzo mi to pomoże w rozwoju tego kanału. Okej, żeby nie przedłużać, zaczynamy odcinek o 10 smokach, których możecie nie znać. Shruikan z cyklu powieści pod tytułem Dziedzictwo. Shruikan był jednym z największych i najpotężniejszych smoków z uniwersum Dziedzictwa. Dla niewtajemniczonych jest to świat, w którym dzieje się historia filmu Eragon. Smoki pojawiające się w tym świecie są hodowane i trenowane jako wierzchowce dla smoczych jeźdźców. Jednym z nich był właśnie tytułowy Eragon, a jego smoczyca nosiła imię Safira. W książkach z tej serii pojawiało się kilka smoków, lecz żaden z nich nie był tak wielki jak właśnie Shruikan. Jak zostało napisane, miał niebieskie oczy i łuski koloru hebanowego, no czyli takie czarne, ale jakby trochę mniej. Był ponoć tak ogromny, że drżenie ziemi wywoływane każdym jego krokiem dało się odczuć z odległości 1 mili od niego. Jego jeźdźcem był Galbatorix, który wykradł go poprzedniemu panu i zmusił do posłuszeństwa za pomocą czarnej magii. Numer 2. Galakrond z Warcrafta. Jest to postać, o której do niedawna wiedzieli tylko gracze i fani Warcrafta, którzy wciągnęli się w lore do tego stopnia, że postanowili zgłębić nieco historię Azeroth. Stał się główną postacią za sprawą rozszerzenia do Hearthstone, czyli wejście smoków. Galakrond jest protoplastą smoczego gatunku, największym protosmokiem w dziejach oraz jednym z najstraszliwszych potworów, które kiedykolwiek kroczyły po Azeroth, kiedy ta posiadała jedynie jeden superkontynent zwany Kalimdorem. Był tak wielki, że jego ryk niósł się na dalekie mile, a machnięcie jego skrzydeł wywoływało potężny wiatr. Jego głód pozostawał wiecznie niezaspokojony, a on sam potrzebował coraz większej ilości pożywienia. Zaczął więc polować na inne protosmoki. Gdy je pożerał, wchłaniał też ich esencję życiową, co skutkowało mutacją. Jego ciało zaczęło przypominać nieumarłego. Ciekawe jest też to, że przywracał do życia swoje ofiary, które służyły mu pod postacią. Na temat samego Galakronda i protosmoków, które później stały się aspektami, można gadać długo i możliwe, że nagram kiedyś o tym osobny odcinek. A na razie utnę ten temat w tym miejscu i przejdziemy do kolejnego smoka. Kral Katorik z uniwersum Guild Wars. Kral Katorik to smok kryształu i jeden ze smoków starszych. Potrafił swym oddechem plugawić wszystko co materialne, które stawało się wówczas przez niego napiętnowane. Nie wiem, czy napiętnowane to dobre tłumaczenie, bo po angielsku chodzi o słowo branded. Nie do końca jasna jest kwestia rozmiarów Kral Katorika, ponieważ oficjalne źródło podaje jedynie, że był on wysoki na 1000 stóp, czyli jakieś 305 metrów, mniej więcej. Na początku można było dostrzec jedynie fragment jego szyi na terenie Blood Legion Homelands i spostrzegawcze osoby zauważają, że przy późniejszym spotkaniu Kral Katorik jest o wiele mniejszy niż na początku. Twórcy gry musieli zdecydować się na taki zabieg, ponieważ w przeciwnym razie silnik gry nie byłby w stanie pokazać całego smoka. Jeden z fanów na oficjalnym forum Guild Wars 2 wyjaśnił tę kwestię. Pobrał model Kral Katorika, który pojawił się w późniejszym etapie gry i powiększył go tak, że rozmiar jego szyi odpowiadał temu pierwotnemu. Wyszło na to, że jego prawdziwe rozmiary to 3 km rozpiętości skrzydeł oraz 2290 metrów długości ciała. Podobno w tym momencie najlepiej jest przypomnieć nowym widzom, aby zasubskrybowali kanał i kliknęli w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia, kiedy tylko wrzucę coś nowego. Spokojnie, filmy na tym kanale nie pojawiają się aż tak często, więc żadnego spamu ode mnie nie będzie. Możecie śmiało klikać. Więc zapraszam. Numer 4. Ankalagon z uniwersum Tolkiena. Na pewno wielu z was oglądało Hobbita, prawda? Zakładam, że jeśli trafiliście na ten kanał, który jest poświęcony w 100% fantastyce, to na pewno widzieliście przynajmniej jakiś fragment tego filmu. Podobał wam się Smaug? Wyobraźcie sobie, że przy Ankalagonie wyglądałby zaledwie jak Piskle. Ankalagon to największy spośród wszystkich smoków, jakie kiedykolwiek udało się wyhodować Morgothowi. Był także pierwszym smokiem, który mógł latać. Dokładne rozmiary czarnego smoka nie są nigdzie podane, ale wiadomo jest to, że kiedy Ankalagon został strącony z nieba podczas Wojny Gniewu, to spadł na trzy góry Tangorodrimu, zwane Górami Tyranii, i zamienił je tym samym w ruiny. Na fanowskiej wiki znalazłem informację, że każda z gór miała mieć po 35 tysięcy stóp wysokości, czyli trochę ponad 10,5 km. A tych gór było 3 i on je wszystkie zmiażdżył naraz. Przypominam tylko, że Mount Everest ma 8848 metrów.
Numer 5. Balerion z pieśni Lodu i Ognia. Serial oparty o twórczość George'a Martina zna prawie każdy. Jeżeli ktoś go nie widział, to na pewno o nim słyszał. Mowa oczywiście o Grze o Tron. Pojawiają się w nim trzy smoki, jednak nawet w pełni rozwinięte są one dużo mniejsze niż właśnie Balerion. Smok ten uchodził za najpotężniejszego spośród smoków należących do Targaryenów. Był on tak wielki, że jedno jego skrzydło mogło przykryć cieniem całe miasto, kiedy nad nim przelatywał. Jego pierwszym miejscem był Aegon Targaryen, który używał go do podboju Westeros. Wykorzystując niszczycielską potęgę smoka, Aegon zniszczył też uchodzącą za najznamienitszą fortecę, czyli Harrenhal. W serialu zaś można zobaczyć jego czaszkę, która znajduje się w Czerwonej Twierdzy. Od razu widać, że jest ona większa i masywniejsza od głowy chociażby Drogona. Numer 6. Bogini Tiamat z serii gier RPG Dungeons & Dragons. Smocza Królowa, Zguba Bahamuta czy Stwórczyni Złych Smoków to tylko kilka spośród licznych tytułów, jakimi określana jest Bogini Tiamat. Uważana jest za wcielenie zła, która cały czas dąży do poszerzania wojen na świecie oraz rozszerzania wpływów złych smoków. Powiedziałem złych, ponieważ w uniwersum Dungeons & Dragons istnieją również dobre smoki, którymi przewodzi arcywróg Tiamat o imieniu Bahamut. Smoki o złym usposobieniu określa się mianem smoków chromatycznych, a w ich szeregi wchodzą białe, zielone, czarne, niebieskie i czerwone smoki. Smoki dobre zaś są znane jako smoki metaliczne, czyli miedziany, mosiężny, spiżowy, srebrny oraz złoty. Wracając do Tiamat, to jest ona ogromnym pięciogłowym smokiem z ogonem zakończonym żądłem reprezentującym wivernę. Każda z głów Tiamat jest innego koloru i posiada odpowiedni dla siebie typ zionięcia. Głowa czerwona zdolna jest do ziania ogniem, niebieska błyskawicami, czarna kwasem, zielona trującym gazem, a biała lodem. Można ją spotkać w fabularnej grze Dungeons & Dragons, a konkretnie w przygodzie Rise of Tiamat oraz darmowej grze MMORPG dostępnej na Steamie po nazwie Neverwinter. Ponadto w mitologii babilońskiej Tiamat to chaotyczna smocza bogini matka sprawująca pieczę nad oceanami i słonymi wodami. Swoją drogą polecam bardzo zagłębić się w tajniki RPG, a szczególnie Dungeons & Dragons. Numer 7. Teraz coś dla fanów Warhammera 40 000. Magladrod. Smok pustki. Dla osób niewtajemniczonych w temat powiem tylko, że Warhammer 40 000 to seria książek, gier komputerowych oraz papierowych RPG osadzona w uniwersum Warhammer Fantasy Roleplay, z tą różnicą, że wydarzenia są w 40 milenium. Imperium ludzkości, dowodzone przez Boga Imperatora, walczy z siłami chaosu od niepamiętnych czasów. Dodatkowo pojawiają się tam liczne rasy o różnych intencjach, jak orkowie, eldarzy, tyranizi czy nekroni. Ci ostatni powiązani są po części z Magladorotem, znanym także pod nazwą Smoka Pustki. Był on jednym z Ktan, boskich istot czczonych przez nekrotyrów, a później nekronów, którzy obrócili się przeciwko niemu i uwięzili. Z kolei eldarska mitologia głosi, że Smok Pustki był wcieleniem destrukcji, który niszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. Jego ogromne rozmiary pozwalały mu pożerać całe gwiazdy pod postacią czarnej chmury. Potrafił tworzyć niewidzialnych wojowników, którzy atakowali przy pomocy błyskawic. Istnieje pewne powiązanie pomiędzy Magladorotem a Smokiem z Marsa, który został pokonany i uwięziony przez Imperatora w podziemnym labiryncie. Numer 8. Super Shenlong z Dragon Ball Super. Bezapelacyjnie największy spośród wszystkich zebranych tutaj smoków. Galaktyki są przy nim wielkości bombli po ukąszeniu komara. Pojawiał się po zebraniu wszystkich super smoczych kul z 6 i 7 wszechświata oraz wymówieniu dosyć dziwnej formułki, która w ludzkim języku brzmiała następująco. Przybądź, smoczy bogu, i spełnij moje życzenia, bułka z masłem. Dosłownie, bułka z masłem tam jest na końcu, nie wiem czemu. Po tych słowach pojawiał się potężny złoty smok o jednej parze skrzydeł i spełniał jedno dowolne życzenie. Jego moc była nieograniczona i posiadał tym samym większe spektrum możliwości niż Shenlong z ziemskich smoczych kul czy Porunga z planety Namek. Nie wiem, na ile jest to oficjalna informacja, ale za jego twórcę uważa się istotę o imieniu Zarama. Numer 9. Nicol Bolas z Magic the Gathering. Od razu powiem, że nie jestem specjalistą od Magic the Gathering i posiłkowałem się anglojęzyczną Wikipedią, więc jeżeli coś pokręciłem, to śmiało poprawcie mnie w komentarzach. Nicol Bolas jest jednym z 7 starszych smoków, które przetrwały wojnę starszego smoka. Późniejsze wydarzenia doprowadziły do tego, że obecnie jedynie 2 z tych smoków zostały przy życiu, a są to bracia bliźniacy, Nicol Bolas oraz Ulgin. Nicol Bolas jest najmłodszym spośród wszystkich starszych smoków i uchodzi za najpotężniejszego z nich. Ma wiele przydomków, m.in. Drugie Słońce oraz Bóg Faraon Amonket. W przeciwieństwie do większości smoków, Nicol Bolas porusza się wyprostowany na tylnych łapach, dodatkowo używając swojego ogona do utrzymania równowagi. Ma płaski pysk o nieco ludzkich rysach oraz 2 masywne rogi zakrzywione ku górze, pomiędzy którymi lewituje kryształ. Jego ogień, oprócz zwykłych płomieni, posiada także czarną magię, a sam Nicol Bolas potrafi doskonale władać magią czarną, niebieską oraz czerwoną.
Bolas jest oczywiście złym smokiem, który doprowadził do wyginięcia wielu ras i cywilizacji tylko dla swojej rozrywki. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, to link do wiki i artykułu o nim znajdziecie w opisie. I ostatnia pozycja z tej listy, czyli Tathamet z serii Diablo. Tathamet jest niczym innym jak pierwszą złą istotą powstałą w Sanktuarium, czyli w świecie, w którym osadzone są wydarzenia z Diablo. Najprościej mówiąc, Tathamet jest wszechzłem, przeciwieństwem swego stwórcy oraz największego dobra, którym jest Anu. Po stworzeniu Anu długo wędrował, aby osiągnąć całkowite oczyszczenie. Postanowił wyzbyć się całego zła z siebie i stać się dzięki temu uosobieniem dobra. Lecz jak to nam doskonale wiadomo, dobro nie może żyć bez zła, więc dało to początek nowej istocie, siedmiogłowemu smokowi Tathamet. Mimo iż byli przeciwstawnymi sobie istotami, Anu i Tathamet byli duchowo powiązani ze sobą w perle stworzenia. Po wielu latach walki ci dwaj bogowie zgładzili siebie nawzajem w ich ostatniej bitwie. Poczerniałe i dymiące szczątki wielkiego smoka upadły w otchłań i dały początek stworzeniu płonących piekieł. Z jego siedmiu głów powstało siedmiu władców piekieł, czyli Mefisto, Baal, Duriel, Belial, Andariel, Asmodan oraz Diablo. Niezliczone wieki później Tathamet w pewnym sensie powrócił do żywych za sprawą Diablo. Był on bowiem w stanie połączyć w sobie esencję pozostałych władców piekieł i stać się najwyższym złem jak niegdyś Tathamet. Ciekawostka. Tathamet najprawdopodobniej był inspirowany boginią Tiamat, która już została wspomniana wcześniej. Widać także pewne podobieństwa do siedmiogłowej bestii pojawiającej się w Apokalipsie według świętego Jana w Nowym Testamencie. To wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że się podobało, a jeżeli nie, no to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli się podobało, to też zostawcie jakiś fajny komentarz. I pamiętajcie o subskrypcji kanału, udostępniajcie go, gdzie tylko się da. Zapraszam Was też na mój profil na Facebooku, tam możecie być na bieżąco. Posty też nie pojawiają się nie wiadomo jak często, ale na pewno jeżeli wrzucam nowy odcinek, to informuję Was tam na bieżąco. No i możecie też mieć wpływ na to, o czym będzie kolejny materiał na moim kanale. Więc gorąco zachęcam do subskrypcji tego kanału tutaj, do komentowania i do polubienia mojego profilu na Facebooku. Trzymajcie się ciepło, cześć!